Cześć kochani, zajmiemy się za kolędę. Anioł pasterzom mówił. Do dzieła. Uwaga, gram. Akordy, jakie mamy w tej kolędzie, to myślę, że już większość załapała. Czyli to jest D-dur w kolejności pojawiania się. A-dur, G, E-dur septymu małą, no i właściwie to byłoby tyle. Cztery akordy to w tej kolędzie są. D-dur to zapewne wszyscy wiedzą. Posługujemy się nim czterema strunami. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. I tak, pierwsza struna na drugim progu, palec środkowy. Druga struna na trzecim progu, palec serdeczny. Trzecia struna na drugim progu, no i czwarta struna pusta. I tu musimy się starać, żeby uderzyć we wszystkie cztery struny. Najgrubsze dwie po prostu pomijamy, no to już trzeba takie wyczucie sobie znaleźć. Akord A-dur. To z kolei uderzamy w 5 strun, czyli tak, pomijamy najgrubszą, ale pierwsza struna pusta, druga struna na drugim progu, trzecia struna na drugim progu, czwarta struna na drugim progu, piąta struna pusta. Tak to wygląda. Akord G-dur to po prostu wygląda tak, najgrubsza na trzecim progu, piąta na drugim progu, czwarta pusta, trzecia pusta, druga na trzecim, pierwsza na trzecim. No i akord E-dur septymą to byłby, jeśli wszyscy kojarzą akord E-dur zwykły, no to nie jest problem, prawda? E-dur septymą wygląda po prostu tak, że mamy strunę szóstą pustą, piątą na drugim progu, czwartą pustą, trzecią na pierwszym, drugą na pustą i pierwszą też pustą. Bicie w tej kolędzie, to jak widzieliście, no głównie to uderzałem po prostu w dół, ponieważ najbardziej jakby pasuje w tej kolędzie, bo to jest taki ty, coś takiego, prawda? Metrum 2/4, więc generalnie to jest bardziej takie marszowe, można tak powiedzieć wręcz nawet. W każdym razie zobaczcie sobie po prostu, jak to mniej więcej wygląda, bo to trzeba też jakby, prawda, opatentować swój ruch, prawda, wyćwiczyć. Spróbujmy w tej wersji takiej najbardziej podstawowej, czyli po prostu uderzając tylko w dół, prawda, to byłoby coś takiego. Wygląda, wiadomo, tutaj na końcu troszkę przyciągnąłem, ale tak to wygląda. No tutaj problemem myślę, że największym byłoby zmienianie akordów, no ale jak ktoś ma już wprawę w zmianie akordów, prawda, w zmianie D, A, D, A, D, G, E, A i tak dalej, no to nie jest problemem. No, osoby, które zaczynają, to najlepsza wskazówka jest taka, jeśli, prawda, oglądasz ten film i chcesz po prostu już zagrać kolędę, to najlepsza wskazówka byłaby taka, żeby spróbować tą kolędę zagrać właśnie w kolejności na razie takiej, żeby każdy akord złapać raz. Znaczy raz i uderzyć, czyli po prostu na przykład mamy D, w kolejności będę rozpiszę może jak to są te akordy ułożone, na filmiku nałożymy. Byłoby tak D, później jest A, później jest D, dwa razy, później jest D, znowu G, E, 7, A, później znowu D, G, D, A, później znowu D, A, D, A, no i końcówka byłoby D, G, A, D. Czyli widzicie, to jest taka kolejność tych akordów, taka zrobiona. Wiadomo, że można zmienić tonację, można zmienić bicie, można byłoby zagrać troszkę na przykład...
to już inaczej, inaczej to brzmi troszeczkę już takie reggae, prawda? W każdym razie kwestia bicia i tempa i rytmu to wszystko zmienia. W każdym razie ta wersja podstawowa byłaby fajna. Mi się podoba ta wersja podstawowa nie dlatego, że jest prosta, tylko po prostu dlatego, że fajnie brzmi, ciekawie brzmi. No myślę, że jeśli ktoś ma jakieś problemy z biciem, układem palców, to niech pisze w komentarzach, to ja jakoś to będę ewentualnie poprawiać. Coś dorobię może kolejnego. Tymczasem się trzymajcie, papatki. Wesołych świąt. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako, że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!